tak naprawdę jakiś, fizycznie możesz się nie czuć w pełni, ale jeśli czujesz się mentalnie gotowy, to forma może cię zaskoczyć. No, chyba kibice wiedzą. Wszyscy myślę, że są troszkę w szoku, że tak szybko wróciłam, ale widać, wróciłam na poziom europejski, jeszcze europejski. Płotki biegam i maksymalne prędkości od 1,5 miesiąca, bym powiedziała. Więc to nie jest dużo. Ja potrzebuję biegania na płotkach. Co prawda stoję na starcie, 10 płotków już nie robi na mnie wrażenia, tylko raczej czuję się, że to jest mój dystans i wiem co robić. Ale dziewczyny, które trenowały normalnie, no wiadomo, mogą już też popełniać jakieś mniejsze kontuzje. A staję na starcie z nimi i wygrywam. To jest już moja kolejna wygrana w tym sezonie. Nie przegrałam jeszcze żadnego biegu w tym sezonie, od hali też, więc dobrze, trzymajmy ten poziom. Co prawda teraz będą trochę trudniejsze starty z czołówką światową, więc już nie będzie tak łatwo. Ale no cieszę się, bo jednak ja po czymś takim wychodzę i wychodzę zwycięsko z tych zawodów. A wszyscy się dziwią, bo miałam startować dopiero w połowie lipca mój pierwszy start, a startowałam w połowie czerwca, więc wszyscy myślę, że są troszkę w szoku, że tak szybko wróciłam. Ale widać, wróciłam na poziom europejski, jeszcze europejski, bo to nie jest moja najwyższa forma, ale poziom, na który reprezentuję teraz, to w ogóle nie mogę narzekać. Nie mam żadnego strachu, zawsze podejmuję walkę z dziewczynami. Uważam, że w tym roku mam jeszcze mały problem z koncentracją, która mogłaby trochę być mocniejsza, bo to nie jest to samo, co było rok temu, ale no tutaj no nie da się być idealnym od pierwszych startów, więc to, co mam, wystarcza mi, jak widać. Adam jeszcze napisała, wygrasz, a ja mówię, dobra, wierzę ci, więc mam nadzieję, że Ada też tak samo do Mistrzostw Świata wróci ze swoją formą, bo w nią nie wątpię. Ona, co prawda, powiedzmy, że nie chcę tutaj jej obniżać jej poziomu, ale powiedzmy, na Mistrzostwach Polski wystartowała na jej średnim poziomie, bo wiemy, na co Adę stać, ale ja znam Adę i nawet jak ona byłaby nie w formie, to ona jest w takiej formie, że to wszystkich zszokuje, więc tak naprawdę jakiś, fizycznie możesz się nie czuć w pełni, ale jeśli czujesz się mentalnie gotowy, to forma może cię zaskoczyć.